Dzień dobry. W moich rękach kolejny super ciekawy sprzęt InStream z firmy YoloLeaf. Sprzęt dedykowany dla twórców wideo, ale dla, słuchajcie, nowoczesnych twórców wideo, którzy przechodzą z formatu poziomego na format pionowy. Instagram, Facebook, TikTok i Zoom. W tych czterech miejscach można już nadawać transmisję na żywo właśnie w formacie pionowym. I do tego służy ten sprzęt. Jest to tak naprawdę narzędzie, które łączy wiele sprzętów w jednym. Zaraz zobaczycie co i jak. Ja jeszcze tego tutaj do końca nie okiełznałem, ale mam nadzieję, że uda mi się. Dobrze, mamy tutaj instrukcję, mamy tutaj również taką szybkę ochronną, ponieważ mamy tutaj wyświetlacz dotykowy. Jest instrukcja kolejna. Mamy oczywiście nasze urządzenie. Co jeszcze? Przewód zasilający USB na USB-C. Mamy taką małą, łamaną głowicę na zimną stopkę. Klucz imbusowy i przyrząd do wyciągania karty SIM. No i dobra, i teraz zobaczcie, co tutaj mamy. Może zaczniemy w takim razie od samego sprzętu. Słuchawki, wejście liniowe, wejście na mikrofon. Tutaj mamy gwint, ten mały, fotograficzny. Mamy wejście na kartę SD. Ja tutaj już ją włożyłem. Mamy slot na kartę SIM. I mamy włącznik od góry. Mamy port zasilania USB-C, mamy wyjście HDMI, mamy port LAN, mamy znowu gwint statywowy, mamy USB 3 i mamy dwa wejścia na HDMI. Z boku nic nie ma, tutaj jest chyba mikrofon i to wszystko. Możemy w takim razie włączać urządzenie, przyciśniemy długo i naszym oczom pokazuje się nasz ekranik. Urządzenie się uruchamia, a ja przypomnę Wam tylko sprzęt, który posiadam już jakiś czas, czyli YoloBox Pro. Duża wersja, troszeczkę większy ekran i to służy do streamowania, ale w wersji poziomej. I są, słuchajcie, faktycznie nośniki właśnie typu Instagram, na którym się tutaj może skupimy, które no, słuchajcie, troszeczkę nie dopuszczają innych platform. To znaczy, jeśli chcecie to robić bezpiecznie, to trzeba to robić z telefonu. Czyli na telefonie uruchamiam Instagram i nadaję na żywo z własnego telefonu. Są też aplikacje typu, powiedzmy nawet OBS, w którym możemy zmontować obraz w pionie i popchnąć to przez takie zewnętrzne usługi Yellow Duck. Jak pamiętam, tak się nazywa jedna z nich. I z tego oprogramowania wychodzimy na Instagram, ale ostrzegam. Chodzi o to, że tego typu narzędzia zewnętrzne nie są za bardzo lubiane przez Instagram. Jeśli ktoś ma duże konto, to uważajcie, uważajcie, bo można skończyć z blokadą konta, a tego na pewno by nikt nie chciał. No i dobrze, nasz InStream się odpalił i skupiamy się dzisiaj na nim. Ekran, który wita nas na dzień dobry, wygląda następująco. Tutaj w lewym narożniku jeszcze dodatkowo ikonka ustawień. Możemy sobie tutaj przejść przez te wszystkie funkcje. Zobaczymy, jaką mamy sieć. Mamy Wi-Fi wybrane już, bo to już jest skonfigurowane. Zobaczmy sobie tutaj, jak szybko działa u mnie w tym momencie internet. Jest OK. Dobra, wychodzimy. To trzeba zrobić na dzień dobry. Ja już to zrobiłem. Tutaj, lewy narożnik znowu. Instagram, TikTok, Zoom, Facebook, CapCut. Ta ostatnia aplikacja, jeśli ktoś nie zna, jest to soft taki do cięcia, do tworzenia filmów. Dodaj źródło wideo. Mamy w lewym dolnym narożniku i tutaj mamy overlays lub inne funkcje, które tutaj się pojawiają. Overlays są to tak naprawdę warstwy, które nakładamy na obraz. Dodajemy, mamy rysunki, weźmy sobie tutaj na przykład napisy, proszę bardzo, jakiś tam napis. Te napisy możemy poruszać,
Możemy tutaj zmieniać te wszystkie funkcje, więc większość z tych opcji, które Wam pokazuję, są również definiowalne. Dodatkowo odliczanie, proszę bardzo, dodane. Tutaj sobie jakieś odliczanie zrobimy. Mamy, czyli drugi, co jeszcze możemy? Mamy napisy dodatkowe. OK, niech będzie. I mamy jeszcze coś, co weszło ostatnio, czyli Web URL Overlays. I to jest genialna sprawa, słuchajcie. Jeszcze Wam pokażę to dokładnie za chwilę. Możemy tam nakładać obrazy ze stron zewnętrznych, czyli definiowalne zupełnie obrazy na zewnątrz. Tutaj prawdziwy mikser, słuchajcie. Mikser dla wszystkich wejść i dla wszystkich źródeł obrazu, które mogą być oczywiście również połączone z dźwiękiem. Więc mamy HDMI 1.2, wejście liniowe, mikrofon, USB, lokalne wideo. Szok, nie? Tutaj nagrywanie, ponieważ również ten obraz, który możemy streamować, możemy również zgrać lokalnie na kartę mikro, na kartę SD. Sprawdźmy. Tak, tutaj nam pokazuje, że na razie nie będę nagrywał. Limity, po ile ma nagrywać. I również, jak widać, możemy zgrywać to na po porcie USB. Dobrze. Kolejna opcja, która się pojawiła, jest genialną rzeczą. To jest właśnie ten auto switch, czyli zmiany kamer albo obrazów w trakcie streamu, w trakcie streamowania. Pomyślcie sobie, że mamy tak naprawdę zdefiniowane na przykład 3 obrazy i twórca ma się skupić tylko i wyłącznie na treści, którą tworzy, a urządzenie zajmie się resztą, czyli będzie na przykład co 10 sekund, albo co 30 sekund, albo 30 sekund, później 10 sekund zmieniało obraz z poszczególnych wejść. Świetna sprawa. Możemy definiować sobie to i, jak widać, sekwencyjnie, czyli układamy ten układ, albo losowo, czyli jeszcze bardziej pomaga nam to w pracy. I ostatnia opcja na dole, czyli kolejne ustawienia, settingsy, ale tym razem już dotyczące tylko i wyłącznie streamowania, czyli tego materiału, który będzie tutaj tworzony. Podłączam w takim razie jakąś kamerę zewnętrzną i zaraz zobaczycie, co i jak. Pierwsze źródło podpięte. Zobaczcie, tutaj pojawiła nam się ikonka, ale oczywiście ona jest w pionie obrócona o kąt 90. Mała ikonka znowu z zębatką i możemy sobie to przekręcić o 90 stopni. Jeszcze. To już nam pasuje, no ale mamy te paski, kaszety u góry, na dole, no też jest źle. I słuchajcie, możemy sobie z tego obrazu tworzyć kolejne wycinki, czyli wchodzimy w opcję kropowania, zobaczcie. Wybieram sobie tutaj kadr, który mnie interesuje. Powiedzmy, będzie to taki kadr. Coś takiego. Dobrze, tutaj jest OK. I teraz wystarczy dać fit to screen. To nam dociągnie ten obraz i zobaczcie, mamy już ten obraz tutaj w pełnej, że tak powiem, w pełnym kadrze. Dodamy sobie kolejne źródło, tym razem na przykład z pliku lokalnego. Może tutaj mamy jakąś pracę. OK. Tutaj również nie za bardzo to wygląda, ale może zostawmy sobie to, ponieważ również tutaj możemy miksować dwa obrazy w jednym. Czyli znowu tutaj, zobaczcie, wchodzimy w to dodaj wideo i dodamy sobie na przykład ten picture in picture, no może coś takiego, czyli damy sobie tutaj to, a B będzie to małe. Zobaczcie, mogę sobie przesunąć tą pracę, przeskalować, czyli mogę opowiadać na wizji, a poniżej będzie ta praca. Tutaj też grubość ramki jakaś, może być kolor ramki i to mi pasuje. Zatwierdzam to i to jest już mój obraz. I teraz powiedzmy, że rozpoczynamy stream, tak? Dodajemy sobie licznik czasu, dodajemy sobie nasz obraz, ale powiedzmy tutaj ten. Dobrze, mamy ten obraz, ten licznik
i zaczynamy stream. Wchodzimy do Instagrama i jak widać to okienko jest dosyć małe, prawda? Zajmuje tylko 1/4 powierzchni. Nie przejmujcie się, pomyślano o tym. Jest tutaj taka ikonka powiększająca to. Ja teraz tylko przejdę tutaj na live'a. No i widać ten licznik, który jest odliczany, ale chciałbym, żeby ten licznik tutaj może skasujemy sobie. Zaraz tutaj to schowamy. Tutaj są takie dwa ukryte menu po lewej i po prawej stronie, czyli mamy te wejścia w wideo i te warstwy, które są nakładane na obraz. Czyli kończymy ten licznik, wyłączam go, zobaczcie, chowam to i mam już ten mój obraz, który tutaj chyba ostrość jeszcze można było lekko poprawić i na dole mamy nasz ten obraz z drugiej kamery. Jeśli chciałbym to zmienić, proszę bardzo, wyłączam i mamy teraz tylko obraz z głównej kamery. Wchodzimy na przykład teraz tylko to lokalne wideo, tak? Czyli tutaj było to nagranie, które jest na karcie SD. Proszę bardzo. Czyli prawdziwy mikser all-in-one, słuchajcie, w takim urządzonku to jest po prostu niewiarygodne. Jedną z ostatnich nowości, które zostały tutaj zaimplementowane, jest tak zwany Web URL Overlay. Czyli wchodzimy na daną stronę. Zobaczcie, dom i drewno. PL. I dane z tej strony pobierane są jako grafika, będą wykorzystane w naszym streamie. Pokazujemy, jakie to ma być duże. Tutaj sobie damy na przykład, żeby było tak. OK. I zobaczcie, tutaj mamy jako overlay właśnie tą grafikę. Ale żeby tego było mało, to zobaczcie tutaj. Mamy YOLOLIV Overlays Library, czyli całą bibliotekę rzeczy, które możemy wykorzystywać jako nakładki. No i tutaj weźmiemy sobie na przykład biografię jakiegoś piłkarza. Na przykład. Ściągamy to, czyli dodajemy to do tej naszej biblioteki. Weźmy sobie na przykład jeszcze tutaj jakieś wyniki sportowe. Niech będzie. Mamy tą naszą bibliotekę. I teraz zobaczcie, że to wszystko możemy definiować. Praktycznie każdą informację w tej grafice, w tej wideografice możemy zanimować i włożyć swoje dane. Tego tutaj robić nie będę, ale pokażę Wam, jak to włożyć. Kopiujemy sobie URL i wejdziemy tutaj tylko na bit.ly i wkleimy sobie tak, żeby mi to skopiowało i skróciło ten adres. No i teraz wkleimy sobie tutaj. Niestety trzeba to przepisać. OK. Zatwierdzamy. Dobra. I mamy, zobaczcie tutaj, tą grafikę. Tutaj już więcej się nie da tego powiększyć. Możemy sobie to poprzesuwać. I mamy tą grafikę wklejoną. Tak, i to jest jeszcze animowane. I teraz oczywiście, kiedy byśmy streamowali, dobrze, wejdziemy sobie tutaj znowu do Instagrama. O właśnie, teraz mam zobaczyć Instagram w takim malutkim okienku. Tutaj sobie to powiększamy, wybieramy live, no i mamy ten nasz film. Znowu wybieramy sobie czysty obraz i wybieramy sobie tą nakładkę animowaną z tymi wynikami. I te wyniki oczywiście w tym momencie, jeśli wejdziemy, możemy zmieniać, edytować. Kiedy je będziemy pokazywać, to InStream pobierze te dane z aktualnej listy. Więc to jest tak naprawdę tworzone właśnie dla twórców, którzy również mają jeszcze pomocnika.
do wprowadzania danych. Ale genialna sprawa, to jest po prostu rewelacja. Słuchajcie, krótko i zwięźle na temat, myślę, że powiedziałem. Takie urządzenie potrafi pracować w polu, że tak powiem, przez 3 godziny. Ta bateria, która tutaj jest, wytrzyma do streamowania przez 3 godziny, więc jeśli macie kamerę, dwa statywy, mikrofon i możecie ruszać ze swoimi live'ami właśnie w wersji pionowej. Myślę, że kolejna super ciekawa rzecz dla, mówię, nowoczesnych twórców, którzy tworzą na te nowe platformy, które mają obraz w pionie. Dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Na razie.